opuścimy sprzęgło całkowicie, dodamy troszeczkę gazu. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Kierunkowskaz w dół włączymy przełącznikiem po lewej stronie kierownicy. Zawrócimy na skrzyżowaniu. Włączymy lewy kierunkowskaz, popatrzymy w lewe lusterko, zmienimy pas na lewy skrajny, patrząc w lusterko za każdym pasem, zdejmujemy nogę z gazu i zaczynamy hamować. Ja tego nie zrobiłam. Tam patrzymy, tam. Ja jestem radio. Dobra. Włączamy pierwszy bieg, trzymamy to sprzęgło. Trzymamy sprzęgło. Trzymamy sprzęgło. Ono nie odbiło mi. No, bo ja trzymam. No to mi proszę nie straszyć. Ale... Okej. No, jedziemy. Więcej gazu. Więcej gazu. Włączamy... No dobrze. Sprzęgło. Tak, teraz sprzęgło. Do końca sprzęgło zawsze. I delikatnie hamulec. Delikatnie hamulec. My będziemy zawracali, czyli jedziemy dookoła, włączymy kierunkowskaz lewy. Tak. My zawracamy, więc będziemy jechali na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym przy lewym krawężniku do połowy, a później będziemy szukali prawego krawężnika, czyli będziemy szukali pasa ruchu, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi. Okay. Ale to proszę trzymać hamulec, bo ja chcę puścić swoje nogi. Mocno. W międzyczasie ustawmy sobie lusterka na ogrzewanie lusterek, czyli do przodu. O tak, już wystarczy. Ale mnie tam wysalił na rondo. O masakra. Proszę kontrolować tylko. Proszę patrzeć i słuchać przepisów ruchu. Okej. Przy żółtym świetle puszczamy hamulec i dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu i popuszczamy więcej gazu. Ciskamy sprzęgło, przy lewym krawężniku jedziemy. Delikatnie będziemy się zatrzymywali, używając hamulca, przed linią warunkowego zatrzymania, bo jest czerwone światło. Delikatnie trzymamy sprzęgło. A ktoś mi go zawsze zawiera. Trzymamy sprzęgło i trzymamy hamulec. Łagodnym ruchem teraz, tak jak nam pokazuje linia krawędziowa, widzi pani ta gruba linia taka, tutaj o, pokazuje nam, jak pojechać łagodnie na prawy pas ruchu. Więc puszczamy hamulec, dodajemy gazu i popuszczamy sprzęgło. Dobrze. Tam patrzymy nie na radio, tylko patrzymy na drogę, którą jedziemy. Skręcamy mocno kierownicę, prostujemy teraz kierownicę. Mamy czerwone światło, więc musimy się przed linią warunkowego zatrzymania zatrzymać. Nie puszczamy sprzęgła, jeżeli jest na biegu. Pychać na jakiś taki blat. Ale czemu tak dyskutujemy? Nie, mamy zielone. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu. Tam patrzymy, tam, nie na instruktora. Czasami trzeba. Nie, proszę panią. Dodajemy więcej gazu. Mamy jaką prędkość? 1. Sprzęgło, później ręka na drążek zmiany biegu. Jaki to mamy bieg? Włączmy sobie 3. bieg. Teraz puścimy sprzęgło i dodamy gaz. Naszym zadaniem jest jechać środkiem pasa ruchu, ale spokojnie, nie przekraczając prędkości,
i obserwując, co się dzieje przed nami. Jeśli mamy światło czerwone, to musimy się wcześniej dostosować do tych warunków. Jeśli mamy światło zielone, możemy przejechać przez skrzyżowanie pod warunkiem, że nikt przed nami nie używa hamulców. Dobrze, jedziemy dalej. Jaką mamy prędkość? 40. Nie, 30. Wobec powyższego najpierw sprzęgło, teraz zmiana biegu na drugi, nie na czwarty, tylko na drugi, do siebie i do tyłu. Wpuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Włączamy, jaką mamy prędkość? 60. Ile? 50. Jaką teraz mamy? 60. A jaka jest dopuszczalna? Widziałam. A w obszarze zabudowanym w mieście? No właśnie. Dobrze, zdejmujemy, już nic nie robimy, tylko zaczniemy hamować. Nie sprzęgłem hamujemy, tylko hamulcem. Ale nie ściskam wcześniej sprzęgła, żeby to hamować? Włączmy pierwszy. Trzymajmy to sprzęgło. Włączmy. Trzymajmy hamulec, bo jedzie samochód. Proszę, drogi. Jedynka. Pan kontroluje oczywiście to wszystko. Mam nadzieję. Jedziemy. Mam nadzieję, że mi nikt nie wyjedzie. No jedźmy. Jak będzie pani jechała, to nikt nie wyjedzie. Ustalić takie położenie nogi, żeby ona regulowała nam prędkość stałą. To jest czas dla pani na to, żeby zorientować się, co można zrobić z gazem, co można zrobić z gazem, co można zrobić z gazem. Nie dodajemy gazu, nie dodajemy, spokojnie, spokojnie. Najpierw to musi pani sobie włączyć bieg odpowiednio. Słyszy pani, jak wyje silnik? O tak. Sprzęgło jest niepotrzebne. Do hamowania. Do hamowania. Dlaczego ja zapyślę jeszcze sprzęgło, a dwie i... Proszę panią, musi pani się mnie słuchać. Jeśli chce pani się uczyć i jeździć. Trzymamy sprzęgło wciśnięte. Sprzęgło nie ma nawet żadnej literki, która wspomina o hamowaniu. Tak, a ja... Sprzęgło służy do czego? Do zmiany biegów. I... zabezpieczenia silnika przy zatrzymaniu, żeby nie zgasł, tak? Tak. No właśnie, więc nie ma nic wspólnego z hamowaniem. Do hamowania służy nam hamulec. Okej. Już wiem. Teraz wiem. No dobrze. No to ruszamy. Popuszczamy delikatnie sprzęgło, dodajemy gazu. No nie puszczamy sprzęgła całkowicie, tak jak pani. Ja cały czas pani pomagam. No jedziemy. Więcej troszeczkę gazu. Teraz sprzęgło najpierw, zdejmujemy nogę z gazu, włączamy drugi bieg, popuszczamy delikatnie sprzęgło i zamieniamy nogi, stawiamy na gaz. Dobrze. Spokojnie z tym gazem, nie od razu kraków zbudowali. Powinno wiedzieć. Teraz, proszę panią, ciskamy sprzęgło, zdejmujemy nogę z gazu, włączamy trzeci bieg, popuszczamy łagodnie sprzęgło i dodajemy nogę na gaz. Zamieniamy nogę. Dobrze, bardzo dobrze. Trzymamy tak wciśnięty gaz. Staramy się jechać środkiem pasa ruchu, żeby utrzymywać
prawidłowy tor jazdy należy patrzeć daleko w perspektywę. Jeśli będzie Pani patrzyła w perspektywę, w horyzont, to na pewno Pani będzie jechała środkiem. Nie przekraczajmy prędkości, bo jeszcze nie mamy na tyle umiejętności, żeby jechać z maksymalną, która jest dopuszczona tutaj, a my chcemy wyczuć ten gaz, żeby jechać do 50 km na godzinę. Więc nie patrzymy na licznik cały czas, tylko tam, gdzie jedziemy, a od czasu do czasu sobie zerkamy. Przyjdzie taki moment, że będzie Pani już czuła tą prędkość. My jedziemy sobie, pojedziemy w prawo na skrzyżowaniu najbliższym, a jeśli jedziemy w prawo, to szukamy sobie prawego pasa ruchu, prawego krawężnika. Mamy dwie metody, żeby zmienić pas ruchu. Pierwsza z nich to ta sama prędkość, stosowana jak nie ma żadnych samochodów. Nie ma nikogo, więc po uprzednim patrzeniu, upewnianiu się w lusterku, zmieniamy pas ruchu, wyłączamy kierunkowskaz. Widzimy, że są strzałki wyznaczające kierunek, więc włączymy kierunkowskaz i jedziemy na włączonym kierunkowskazie do momentu, aż przestaniemy widzieć te strzałki. Jak przestanie Pani widzieć strzałki, to wyłączamy kierunkowskaz. Dobrze. Nie za wolno jedzie Pan? Słucham? Nie za wolno. Proszę Pani. Czy to jest... Tak, ale... ograniczenie do 30. Jaki to będzie wymagany dla nas bieg? Delikatnie popuszczamy sprzęgło i dodajemy gazu, trzymając się oczywiście prawej krawędzi jezdni. Przed zakrętem będziemy ustalali sobie prędkość, z jaką pokonamy ten zakręt. Ustalamy jedną prędkość i z tą prędkością łagodnie skręcamy kierownicę. Dobrze. Trzymamy kierownicę, jak wyjdzie samochód z zakrętu, to prostujemy, odkręcamy ją. W naszym przypadku tam patrzymy przed siebie. Tutaj wymagany jest kierunkowskaz lewy. Już tego nie zrobię więcej. Proszę Panią, obiecanki cacanki. Nie wierzę, że Pan przez tyle godzin, od 7 do 19 i Pan funkcjonuje później normalnie, po takiej jeździe. A jak Pan funkcjonować? Nie, to znaczy, że nerwowo. Ja mam tak samo jeździć? Nie, tylko przez takie akcje. Słyszy Pani silnik? Tak. On się czegoś domaga. Dobrze. Utrzymujemy prędkość. My jeździmy. Proszę jechać z prędkością 40 km na godzinę. Chodzi mi o to, żeby Pani wyczuła ten gaz, ile go trzeba nacisnąć, ile go trzeba puścić, żeby jechać ze stałą jedną prędkością. 40 na godzinę i teraz spada Pani, więc musi Pani troszeczkę gazu dodać. Chcę, żeby wyczuła Pani, ile tego gazu należy do... Ale nie patrzymy cały czas na licznik, tylko patrzymy w perspektywę i na drogę. Oceniamy sytuację, oceniamy to, co się dzieje i staramy się jechać środkiem pasa ruchu. Więcej gazu Pani potrzebuje. Mieliśmy jechać cały czas 40. Jeśli dojeżdżamy, wjeżdżamy na wzniesienie, potrzebuje Pani więcej gazu, bo samochód będzie zwalniał. Przejeżdżając przez skrzyżowanie, upewniamy się, dbamy o swoje życie i zdrowie z jednej i z drugiej strony, bo być może ktoś nie zna przepisów ruchu drogowego i będzie... My znamy, proszę Panią, to inni nie znają. No, ale swoim pasem jedziemy, swoim, jednym pasem jedziemy. To jest nasz pas ruchu. Za chwilę będziemy, widzimy, że kończy się nasz pas ruchu, za chwilę będziemy zmieniali. My zastosujemy drugą wersję, czyli przyspieszamy na swoim pasie, włączamy lewy kierunkowskaz, przyspieszamy na swoim pasie, więcej gazu i zmieniamy pas ruchu. I zmieniamy pas ruchu.
wyłączamy kierunkowskaz. Jako widzimy czerwone światło, samochód przed nami będzie się zatrzymywał. Zdejmujemy nogę z gazu, zaczynamy mocniej hamować. Coraz lżej, popuszczamy tego hamulca troszkę, coraz lżej. Spadnie nam prędkość do 20, wciskamy sprzęgło dopiero i łagodnie się zatrzymujemy. Włączamy pierwszy bieg i oczekujemy, ale trzymamy hamulec, bo nam jedzie samochód. Dobrze. I jak samochód będzie jechał, to puścimy najpierw hamulec. Później będziemy popuszczali sprzęgło, delikatnie, łagodnie. Jak zacznie jechać, dodajemy gazu i puścimy dalej. Puścimy hamulec, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Spokojnie. Drugi bieg. Zdejmujemy nogę z gazu. To jest czwarty. Tu jest drugi. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Kolejny bieg. Śmiejemy się. No, nie śmiejemy się. Co mówiłem, jedziemy 40. Wyczuwamy. Nie naciskamy mocno na pedał gazu. Mamy jechać nie więcej jak 40. Postarajmy się wyczuwać i dostosować do warunków, jakie są na drodze. Jednym z systemów hamowania to jest hamowanie silnikiem. Zdejmujemy nogę z gazu. Hamowanie silnikiem polega na monitorowaniu odległości. I teraz jedziemy na biegu trzecim, zaczynamy hamować hamulcem, sprzęgło i delikatnie. Dobrze, jedynka. I start. Trzeci bieg jest do góry. Puszczamy sprzęgło i jedziemy sobie. Pamiętajmy o ruchu prawostronnym. Ruch prawostronny ogranicza nas do poruszania się możliwym pasem ruchu możliwie blisko prawej krawędzi. Włączymy prawy kierunkowskaz, popatrzymy w lusterko i prawe lusterko, skoro prawy kierunkowskaz, wyłączamy kierunkowskaz. Przejeżdżając przez przystanek MPK, obok przystanku MPK, obok zatoki przystankowej, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Jeżeli autobus będzie miał włączony lewy kierunkowskaz, to znaczy, że chce się włączyć do ruchu, a z uwagi na to, że jesteśmy w obszarze zabudowanym, to kierowca takim autobusem wyjeżdżający z zatoki przystankowej ma pierwszeństwo i mamy obowiązek, mamy umożliwić mu włączenie się do ruchu, zmniejszając naszą prędkość, a w razie potrzeby nawet się zatrzymuje. Zaczynamy hamować hamulcem, mocniej troszeczkę, coraz lżej, włączamy sprzęgło, cały czas hamulec używamy, sprzęgło włączamy i pierwszy bieg. Zatrzymanie pojazdu za pojazdem powinna odległość do zatrzymania pojazdu za pojazdem w normalnych warunkach jazdy w ruchu miejskim należy być taka, abyśmy mogli ominąć samochód, który będzie nam sygnalizował awarię bez konieczności naszego cofania, bo nie wiemy, kto będzie za nami stał. Podjedźmy sobie troszeczkę do tego Mercedesa. Bez gazu, samym sprzęgłem, a nawet i ruszymy, bo on pojedzie za chwilę, bo już jest zielone światło. Ciskamy sprzęgło, przyhamujemy i znowu sprzęgło. Puszczamy hamulec, sprzęgło do góry, dodajemy gazu z gazem. Więcej gazu i
drugi bieg. Zdejmujemy nogę z gazu, wciskamy sprzęgło i dodajemy gazu, puszczamy sprzęgło. Sprzęgło trzeba puścić. Trzeci bieg. Uważamy na przejście dla pieszych. Piesi są na przejściu, więc przyhamujemy. Uważamy, żeby nie ominąć, nie wyprzedzić pojazdu. I jedziemy dalej. Już pieszych nie ma. Jedziemy dalej. Tak, gaz. My na najbliższym skrzyżowaniu zawrócimy. Czyli zmieniamy pasy ruchu. Patrzymy w lusterko, włączamy lewy kierunkowskaz. Patrzymy w lusterko i zmieniamy jeden pas. Jedziemy sobie przez przejście, nie zmieniamy na przejściu i przed wejściągła, patrzymy w lusterko i znowu zmieniamy. Kierunkowskaz pozostaje, a my hamujemy hamulcem, popuszczamy hamulca troszkę, sprzęgło wciskamy i delikatnie naciskamy nogę na hamulec. Najpiękniejsze zatrzymanie w dniu dzisiejszym. Włączamy pierwszy bieg, ale nie puszczamy hamulca, włączamy pierwszy bieg. Żeby włączyć pierwszy, najpierw trzeba włączyć ten, który był wcześniej. Proszę bardzo. Trzymamy hamulec, bo jesteśmy na wzniesieniu. Samochód się będzie toczył. Jeżeli będziemy chcieli jechać, wystarczy puścić hamulec, popuszczać sprzęgło i dodawać gaz. Trzeba dobrze bawić. Boże, ja zakatowana taka. O, masakra. Ale to nic, ja się nauczę. Wiecie, jak siądę do BMW, to ją bramę tylko każe im otworzyć. Hamulec puśćmy. Więcej troszeczkę gazu. Kolejny bieg. Nie dodajemy gazu, puszczamy sprzęgło, ciśniemy sprzęgło jeszcze raz. Spokojnie, musi Pani monitorować. Jak samochód Pani przyspiesza, no dojedźmy sobie. Trzymamy sprzęgło wciśnięte, delikatnie hamulec, trzymamy sprzęgło, bo ja chcę puścić nogę. Włączymy pierwszy bieg, puszczamy, trzymamy My zawracamy na skrzyżowaniu. My sobie zawrócimy. Ile jeszcze czasu? Się nie mogę doczekać końca. Ile jeszcze? Nie wiem. Zobacz to światło tak długo. Hamulec, dodajemy gazu, jedziemy. Więcej gazu. Drugi bieg, więcej gazu. Puszczamy sprzęgło. Skręcamy przy lewym krawężniku. Wciskamy sprzęgło, puszczamy gaz. I zatrzymamy się za tym samochodem. Ale to w takiej odległości ekonomicznej. Pierwszy bieg. Podjedźmy sobie troszkę do samochodu. Podjedźmy. On nie ucieka. No to sprzęgło trzeba popuścić. No tak. Cisnąć sprzęgło i delikatnie hamulec. O, nawet jedziemy. Teraz gazu dodajemy. Wjeżdżamy na prawy pas ruchu. Więcej tego gazu. Dobrze. No i mamy czerwone, więc wyprostujemy kierownicę i zatrzymamy się przed linią warunkowego. Przed linią warunkowego zatrzymania. Oj, to zwolone. Za długi samochód. Boże. Bo chłopaki ci to miały spoko, nie? Chłopaki miały fikuś z jazdą. Włączamy drugi bieg.
przejście. No to przyhamuję. Puszczamy już hamulec, puszczamy sprzęg, dodajemy gaz. Trzeci bieg przy 20 na godzinę to nie jest wskazany. Proszę na mnie nie patrzeć, tylko patrzeć tam, gdzie pani jedzie. Samochody zatrzymują się przed przejściem. Nie możemy omijać, wyprzedzać samochodów. Możemy przejechać równo z samochodami, ale na pewno nie przed tymi, przed przejściem, przed samochodem, który się do niego zbliża jako pierwszy. No, mamy zielony. Trzeci bieg włączmy, bo mamy cztery dyszki. My utrzymujemy to cztery dyszki. Puszczamy sprzęgło, swobodnie sobie jedziemy. Zerkamy tylko na tych, co mogą nie wiedzieć, ale my mamy 40 jechać. Tylko i wyłącznie. Staramy się trzymać prosty tor jazdy, patrząc daleko na samochód przed panią, nie przed maskę, tylko daleko w horyzont. Utrzymujemy to 40. Za blisko krawężnika zdejmujemy nogę z gazu. Nie wciskamy sprzęgła, jak już wcześniej mówiłem. Puśćmy hamulec. Teraz sprzęgło wciśniemy i delikatnie zatrzymamy za Audi. Ale wcześniej musi pani używać tego hamulca, bo musi pani łagodnie się zatrzymać. Nie ma czegoś takiego jak wcisnę i stoję, puszczę to jadę. Jedynka. Ja umiem ruszać. To też pan ruszył? Nie. Tak, tak. Dodajemy gazu, puszczamy hamulec. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu. Dobrze. Więcej gazu troszeczkę, już drugi bieg. Delikatnie popuszczamy sprzęgło i dodajemy gazu jednocześnie. Więcej gazu. Śmielej musimy to wykonywać. Więcej gazu. Trzeci bieg. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Bardzo dobrze. Utrzymujemy 40, nie dodajemy więcej gazu. Utrzymujemy, szukamy, nie dodajemy więcej gazu. Jedziemy 40, nie więcej niż 40 środkiem pasa ruchu. Środkiem pasa ruchu. Starajmy się popatrzeć w lewe lusterko, co się dzieje za nami, obok nas. W prawym nic nie widzimy oprócz krawężnika, więc nie jest nam potrzebne. Tym bardziej, że nikogo wcześniej nie wyprzedzaliśmy. Uczymy oczy patrzeć w lusterko. W wewnętrznym lusterku zobaczy pani, co się dzieje za nami. W lewym lusterku zobaczy pani, co się dzieje na pasie obok. Prawe lusterko w tym przypadku jest nam zbędne. Patrzymy w lewo przez szybę, czy nie ma żadnych zagrożeń, w prawo, czy nie ma żadnych zagrożeń. Czy wszyscy wiedzą, że my gdzie mamy jazdy? Wszyscy wiedzą. Staramy się środkiem pasa ruchu. Mieliśmy jechać 40. Tak, tak, tak.
się zatrzymamy w ogóle. Słucham? Ja się zatrzymamy. Gdzie? Ale po co? Zamienimy się. Czemu? Po prostu. Ale to coś się dzieje? Nie, tylko tak już coś na relaksu, zmiana miejsc. Znaczy nie, jak to tak dobrze jest. O, nie wiem, Aniu, czy nie chcę jeździć tam. Nie, no. Też się odechciało. Oj, tam. Proszę Panią, to cały rarytas przed Panią dopiero. To on ile pojechał, on? Więcej od nas. Pojedziemy w prawo na skrzyżowaniu, zmienimy sobie pas ruchu, popatrzymy w lustereczko. Dobrze, kierunkowskaz może zostać, bo są strzałki już blisko. Mieliśmy jechać 40. No i tak to za wolno. Idziemy do celu. Idziemy możliwie blisko prawej krawędzi, tak, żeby patrzeć na siku bez masy. Żeby inny, który będzie chciał, mógł nas wyprzedzić. No, sobie jedziemy. Nie ma co przyspieszać, bo tam jest ograniczenie, czyli noga z gazu. Jak uzyskamy prędkość teraz, przełączamy bieg taki, który jest nam potrzebny, czyli drugi, i popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu jednocześnie, żeby nie zwolnił samochód. Ustalamy jedną prędkość. Z jaką chce Pani pokonać ten zakręt, który jest przed Panią? Dobrze. Łagodnie będziemy skręcali tą kierownicę, nie dodajemy więcej gazu i nie ujmujemy tego gazu. Łagodnie trzymamy kierownicę, on tam sam skręci. Dopiero jak wyjedziemy z zakrętu, prostujemy kierownicę, dodajemy więcej gazu. Tutaj włączymy kierunkowskaz, bo znak nam nakazuje zmienić kierunek jazdy. I łagodnie pokażę Pani, jak to się czyni. Jeden skręt i jedno wyprostowanie. Więcej gazu dodajemy. No łagodnie, tak jak krawężnik prowadzi, kontynuujemy jazdę na wprost. Włączymy trzeci bieg. Nie szarpiemy kierownicą. Utrzymujemy prędkość 40 km na godzinę. Utrzymujemy 40 km na godzinę. Nie ma co przewracać oczami, bo się uczymy. Niech się pani cieszy, że to jest 40, a nie 30. Bo możemy pojechać też i 20 na godzinę. Nie. Myślę, na pas żyły przeczytam. Trzecie, że nie. Nie szarpiemy kierownicą. Pojedź. Sprzęgło. On nam dojedzie, jeśli włączymy pierwszy bieg, dojeżdżamy sobie, popuszczając sprzęgło, dojeżdżamy do linii, opuszczamy sprzęgło, dobrze, bardzo ładnie, wciskamy sprzęgło i delikatnie hamulec. Trzymamy hamulec, w tej chwili jesteśmy na małym wzniesieniu. Żeby ruszyć na takim wzniesieniu, będzie Pani musiała troszeczkę gazu dodać, a w międzyczasie
już podnosić nogę na sprzęgle. Ja bym proponowała tamtym, co za nami jadą, żeby nie stawali za nami. Strasznie dużo pani mówi. Zamiast jechać. Ale to ja wiem. Taki system nerwowy, nie? No nie, to oni jest ryzykuje. No tak. Rozumiem. Budu, będziemy szarpać zaraz. No, dodajemy gazu, opuszczamy sprzęt, spokojnie. Sprzęgło do więcej, o, ale nie puszczamy gwałtownie sprzęgła, tylko od. No, jedziemy już, jedziemy. Ja już pomagam. Ja tak będzie. No to zniesienie. Drugi bieg włączymy. Trzeba sprzęgło puścić. Później dopiero dodać gaz. Trzeci bieg. Środkiem pasa ruchu. Dobrze. Środkiem pasa ruchu. Szampiemy kierownicą, patrzymy w lusterko, wolne jest, łagodnym ruchem zmieniamy pas ruchu, wyłączamy kierunkowskaz, jedziemy trzymając kierownicę na wprost. Hamowanie, proszę panią, silnikiem. Zdejmujemy nogę z gazu, widzimy czerwone światło, albo tutaj mamy na tyle odległość dużą, że pokażę hamowanie biegami. Spadła nam prędkość do 30 km na godzinę. Włączamy bieg drugi teraz. Mamy 20, to jest początek biegu drugiego i łagodnie popuszczamy sprzęgło. Łagodnie. O właśnie, czuje pani jak zwalnia samochód? To teraz włączymy pierwszy bieg. To jest trzeci. Pierwszy bieg. Delikatnie popuszczamy sprzęgło, bardzo delikatnie. Dobrze. Dodajemy gazu. Więcej gazu dodajemy. Jeszcze więcej gazu dodajemy. Teraz włączamy drugi bieg, bo mamy 20 km na godzinę. Popuszczamy łagodnie sprzęgło, dodajemy gazu. Ale śmiało, szybciej. Szybciej, szybciej. O tak, więcej gazu. Jeszcze więcej gazu. Środkiem pasa ruchu. Trzeci bieg. Popuszczamy sprzęgło, ale tak szybciej i dodajemy gaz. O, dodajemy gaz. Żeby nie było tej przerwy. Środkiem pasa ruchu. Na tym polega hamowanie silnikiem, co pani pokazałem wcześniej. Biegami, przepraszam. Nogę z gazu zabieramy, bo widzimy czerwone światło, przed nami przeszkody. Zacznijmy sobie mocniej hamować, tym razem już z pomocą hamulca. Puszczamy nogę z hamulca, bo już wyhamowaliśmy fragment. I teraz hamujemy spokojnie. Jeszcze hamulcem. Jeszcze hamulcem. Sprzęgło wciskamy, ale hamujemy hamulcem. Nie tak gwałtownie, spokojnie. Jedynka, jedziemy. Przejedziemy. Dwójka. I więcej gazu i szybciej sprzęgło. Więcej gazu i szybciej. Więcej gazu. Więcej gazu, szybciej sprzęgło. Sprzęgło już. Włączamy prawy kierunkowskaz. Prawy kierunkowskaz, lusterko. Więcej gazu. Wyłączamy kierunkowskaz. Trzeci bieg. Puszczamy sprzęgło. Ot. I dojeżdżamy sobie do skrzyżowania na biegu. Mamy już zielone, więc możemy dodać gazu nawet. Zaraz. Nie ma zaraz, już. Miejsce mamy. Śmiało. Noga z gazu.
pasami. Sobie tam, jak jest zielone dla pieszych, to i dla nas będzie. Jak będzie mrugało, to u nas może się zmienić. Nie zawsze, ale my, proszę Panią, pojedziemy sobie na skrzyżowaniu najbliższym w prawo. Widzimy przejście dla pieszych i samochody hamujemy mocniej. Dobrze, lżej. Sprzęgło. Zatrzymujemy się. Włączamy jedynkę. Popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. No co jest? Dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Dobrze. Kierunkowskaz, zmieniamy pas ruchu. Drugi bieg. Czy to jest na dole? Tak, no. Drugi bieg. Nie dodajemy gazu, puszczamy sprzęgło. No w prawo jedziemy. Zatrzymamy się na wysokości flagi naszej firmowej, na wysokości. Czyli ona musi być tutaj na wysokości Pani, jak Pani spojrzy. Sprzęgło. No dobrze. Zdejmujemy flagi. Proszę bardzo, i tak można? Można. To po co ja tyle drogi jechałam i się męczyłam, jak mogłam oddać kierownicę tylko. Spokojnie. Trzymamy nogi. Na sprzęgle też. Coś mi zabrało. Dobrze. Kończymy jazdę. Proszę pamiętać o kolejności. Wyłączamy bieg na luz.